Cześć, tu Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie. Zapraszam na kolejną bokserską prasóweczkę, którą zaczniemy sobie dziś od takich luźnych dywagacji na temat ewentualnego zakończenia kariery przez Tysona Fury'ego. Przyznacie, że taki temat brzmi abstrakcyjnie, no bo Tyson Fury to jest gość, który dopiero co w pięknym stylu obronił mistrzowski pas WBC kategorii ciężkiej, czyli takie praktycznie najbardziej prestiżowe trofeum w całym boksie zawodowym. Do tego jeszcze był na szali jego walki z Deontayem Wilderem mistrzowski pas magazynu Derek. Królewskiej dywizji, zarobił za walkę miliony dolarów, stoczył pojedynek, który będzie wspominany jeszcze przez dziesięciolecia, bo to był epicki bój. No i tak naprawdę, jeśli rozejrzeć się po krajobrazie wagi ciężkiej w tym momencie, to ciężko znaleźć rywala, który w starciu z Tysonem Furym byłby, którego można by uznać za faworyta. Znaczy, można wprost powiedzieć, że takiego rywala nie ma. Nie mówię, że nikt nie pokona Tysona Fury'ego, natomiast w każdym zestawie Tyson Fury powinien być uznawany za faworyta. I dlaczego taki gość miałby kończyć karierę? Ano dlatego, że nazywa się Tyson Fury, a Tyson z Tysonem Fury'em jest tak, jak kiedyś mówił Kubuś Pochatek o pszczołach. Nigdy nic z nim nie wiadomo. Nie wiadomo, co zrobi, nie wiadomo, co tam w jego głowie się zrodzi. Pamiętacie tę historię po tym triumfie nad Władimirem Kliczką? Legendarna walka, legendarny triumf zdetronizował gościa, który rządził wagą ciężką przez dekadę, na zmianę czasami ze swoim starszym bratem. No i potem poszedł w tango, stracił mistrzowskie pasy, wszystkie, które zdobył w ringu. Czy teraz sytuacja może się powtórzyć? No ciężko to sobie wyobrazić, bo wydaje się, że Tyson Fury znajduje się zupełnie w innym miejscu i jeśli chodzi o jego pozycję na rynku bokserskim i mentalnie, jeśli chodzi o jego nastrój, taką sytuację życiową, też wydaje się, że jest zupełnie inaczej, ale kto wie. Jeszcze raz, to jest Tyson Fury, natomiast sam Tyson Fury, i to przyznał Andy Lee, jego kuzyn, jego przyjaciel i przy okazji asystent trenera Tysona Fury'ego, czyli Sugar Hilla Stewarta, Andy Lee przyznał, że gdy spotkali się w Wielkiej Brytanii jakieś tam parę dni po tej walce Tysona Fury'ego z Wilderem, no to król cyganów stwierdził, że myśli o zakończeniu kariery, natomiast potem te myśli mu mroczne przeszły i podobno jest teraz napalony na walkę z Dillianem White'em, którą federacja WBC niebawem ma zarządzić. Natomiast na przykład John Fury bardzo się martwił o swojego syna, John Fury, czyli ojciec Tysona Fury'ego. Zresztą on się o niego martwił i przed na przykład pierwszą walką z Deontayem Wilderem, kiedy odradzał synowi ten pojedynek, jak się okazało, niesłusznie. Teraz się martwi o to, co będzie dalej. Mówi wprost, że nie chce, żeby Tyson Fury zabawiał publikę, narażając się na wstrząsy mózgu kolejne, no bo ta każda walka, zwłaszcza taka walka jak ta ostatnia z Deontayem Wilderem, dużo go kosztuje, a według Johna Fury'ego praktycznie wszystko jego syn już w tym momencie osiągnął. Zresztą posłuchajcie, John Fury doradza Tysonowi zakończenie kariery. Mówi John Fury: teraz Tysona czeka długi i zasłużony odpoczynek, a co zrobi potem zależy od niego. Ja mu powiedziałem, żeby karierę zakończył. Nie ma już nic do udowodnienia, ma miliony w banku, zabezpieczoną przyszłość, jest panem swojego losu i zrobi to, co będzie chciał. Zawsze będzie ktoś następny, usyk, a po nim ktoś kolejny. Nie można tak tego ciągnąć bez końca. On pobił 3 razy z rzędu najniebezpieczniejszego człowieka na tej planecie. Wiem, że kibice mówią, że usyk zrobiłby mu to czy tamto, a ja wam mówię, usyk nie zrobiłby nic takiemu komuś jak Tyson. Ale znając Tysona, to po 2 miesiącach w domu znów będzie chciał poczuć zapach potu i krwi. Myślę, że on może boksować do 40 i nic na to nie poradzi, bo to w nim siedzi, jest jak pitbull. Tacy ludzie bez walki nie mają w życiu po prostu nic, tak mówi John Fury. W zasadzie te jego przepowieści się sprawdzają, bo jak spojrzycie sobie teraz na zdjęcia z Tysonem Fury'em, to tam jest niezła ekipa w Wielkiej Brytanii. Tommy Fury, czyli przyrodni brat Tysona Fury'ego, szykuje się do swojej walki z Jake'em Paulem, ale jest tam i Joseph Parker, i Andy Lee, i Tyson Fury. Widać, że Tyson Fury żyje nawet tymi przygotowaniami swojego brata, także Joseph Parker szykuje się do walki z Derekiem Chisorą, także widać, że ten boks jest cały czas w Tysonie Fury'em i wątpię, żeby karierę zakończył. Te opowieści Johna Fury'ego też można między bajki włożyć, bo ja bym nie mówił, że nie ma nic do udowodnienia. No, mógłby na przykład wygrać z Anthony Joshua, gdyby Joshua wygrał rewanż z Usykiem. Gdyby Usyk wygrał rewanż, to mógłby wygrać z Usykiem. Ja się nie zgadzam z taką tezą, że Usyk nie zrobi nic Tysonowi Fury'emu. A może zrobi. Ja taką walkę chciałbym zobaczyć, bo tak jak z Tysonem Fury'em nie wiadomo nigdy, co on zrobi poza ringiem, tak z Usykiem nie wiadomo, co w ringu wymyśli, i ja taką walkę bardzo chętnie bym
zobaczył, także ta prawdopodobnie doczekamy się niebawem walki Tysona Fury'ego z Dillianem White'em. Andy Lee, który mówił, że oglądał te sesje sparingowe Tysona Fury'ego z Dillianem White'em, słyszał wiele o nich, tych sesji sparingowych, rund sparingowych Fury'ego z White'em było sporo, twierdzi, że Fury będzie miał w tej walce psychologiczną przewagę, chociaż też się trochę o to martwi, żeby Tyson Fury nie był zbyt pewny siebie, bo to go może zgubić. Wiadomo, Dillian White jest gość, który przyłożyć potrafi. Tyson Fury też na te ciężkie ciosy Dilliana White'a na sparingach czuł, także prawdopodobnie niebawem doczekamy się zarządzenia przez federację WBC mistrzowskiej walki Fury kontra Dillian White. Odbędzie się to, znaczy zarządzenie odbędzie się, a nie walka, na konwencji WBC w Meksyku w listopadzie. A co będzie dalej? Zobaczymy. Ekipa Tysona Fury'ego na czele z samym Tysonem Fury'em twierdzi, że im nikt nie może nic nakazać, najwyżej oddadzą pas WBC, ale wątpię, żeby chcieli oddać pas WBC, chociaż zawsze zostanie to legendarne, linearne mistrzostwo i pas magazynu. The Ring, tyle o Tysonie Fury'em, tak jak wam powiedziałem, John Fury odradza, ale wydaje mi się, że zaraz rychło zobaczymy Tysona Fury'ego między linami, ale zostajemy przy wadze ciężkiej. Zostawiam Tysona Fury'ego, zostajemy przy wadze ciężkiej. Anthony Joshua, zdaniem Eddiego Herna, zaraz wyruszy ponownie do USA szukać szczęścia i szukać nowego trenera, który przygotuje go do rewanżowej walki z Aleksandrem Usykiem. Ten pojedynek planowany jest wstępnie na wiosnę przyszłego roku, choć wydaje mi się, że może się to przeciągnąć do lata. No ale zobaczymy, jaka będzie data ostatecznie. Faktem jest, że ten pojedynek odbyć ma się, bo był zapisany w kontrakcie. Joshua chce uzyskać mistrzowskie pasy. No i pamiętamy, niedawno był w Stanach i szukał, rozglądał się po gymach. Był m.in. u Eddiego Reynoso, u Roberta Garcia, u Roniego Shieldsa, u Virgila Huntera. Wiele tych gymów zwiedził, zdobył doświadczenie. No i z tego, co mówił, wygląda na to, że chciałby faktycznie mieć trenera w swoim narożniku ze Stanów Zjednoczonych przed tym pojedynkiem. Czy będzie to uzupełnienie dla Roba McCrackena, albo Rob McCracken będzie uzupełnienie dla nowego trenera, czy będzie to kompletnie nowa współpraca, to zobaczymy, bo sam Anthony Joshua twierdzi, że tego jeszcze nie wie, natomiast Hearn twierdzi, że zaraz Joshua wyruszy ponownie za ocean. Posłuchajcie, myślę, że Joshua tam wróci, prawdopodobnie znów potrenuje z tymi ludźmi, których wcześniej poznał i podejmie ostateczną decyzję. Według mnie to dobry pomysł, by zmienić otoczenie, ale to tylko moja osobista opinia. Poprzednio ludzie w Ameryce pytali mnie, z kim według mnie Anthony Joshua powinien trenować. Odparłem, że z tym, z kim będzie się czuł dobrze. Zobaczymy więc, co się wydarzy, także czekamy na kolejną wyprawę Anthony'ego Joshua i czekamy na jego decyzję. Może być ciekawie, choć też nie jestem do końca pewien, czy to faktycznie była wina Roba McCrackena, że ten Usyk wygrał z Joshua. Mi się wydaje, że troszkę nie doceniają Usyka i tego, co Usyk zrobił. Tak? To nie jest tak, że tylko Joshua walkę przegrał, Usyk ją po prostu wygrał. Jeszcze na koniec taka szybka wrzuta odnośnie polskiego podwórka. Puszczałem wam ostatnie wywiady i z Krzysztofem Włodarczykiem, i z Andrzejem Wasilewskim, którzy już tam pichcą powoli w głowach swoich walk, ewentualne Diablo z Arturem Szpilką albo Diablo z Łukaszem Różańskim. Natomiast mówiłem wam wcześniej, że moim zdaniem walka Diablo kontra Różański, mimo że Diablo się na nią napalił i w zasadzie ją jako pierwszą w kolejności wymienia, jest no, mało realna do zrobienia, bo Różański jest o krok od walki o pas WBC kategorii Bridger. No i po co ryzykować ewentualną porażkę z perspektywy promotora obydwu pięściarzy Andrzeja Wyślewskiego, a Diablo zawsze może jakąś inną ciekawą propozycję dostać. Jeśli przegra, to będzie o to trudniej, więc ten pojedynek wydaje mi się mało realny i potwierdza za to Łukasz Różański, który mówi walce z Diablo zdecydowane raczej nie. Posłuchajcie, w mojej głowie jest tylko walka o Mistrzostwo Świata, mówi Różański. Nie myślę o niczym innym. Gdzieś słyszałem, że znów do ringu wyzywał mnie Diablo, ktoś inny widziałby mnie jeszcze z kimś innym, ale takie pojedynki zostawię sobie na później. I tak zapewne będzie, bo Łukasz Różański to jest pięściarz, który swoją karierę też bardzo sprytnie planuje. Ta walka z Izu, potem ta walka ze Szpilką. Krzysztof Włodarczyk mówi, że to szczęście, że miał szczęście. To nie było szczęście, to był po pierwsze dobry plan, te obydwie walki stylowo dla Łukasza, ale po drugie przede wszystkim Łukasz na wygrany w tych pojedynkach zasłużył. Tak? On te walki wygrał, wyszarpał w ringu, natomiast jeszcze raz wydaje mi się, że ekipa Łukasza Różańskiego, nawet nie mówię tutaj o Andrzeju Wasilewskim jako promotorze, tylko o samym Łukaszu, mądrze planuje tę karierę. Oni nie zrezygnują z tej ścieżki do
WBC, żeby teraz ryzykować walkę z Diablo. Nie mówię, że Diablo był faworytem w tej walce, natomiast pamiętajcie, w pojedynku bokserskim wydarzyć się może wszystko. Może być jakiś jeden cios, może być kontuzja, może się wydarzyć cokolwiek. Potem porażka i lecisz w rankingach, tracisz pozycję. Tak jak było z Dillianem White'em, który wyszedł sobie do Aleksandra Powietkina i w zasadzie potem stracił rok czy półtorej. Teraz wraca temat jego walki o pas WBC, pozycji obowiązkowego challengera, ale kupę czasu stracił przez tę ryzykowną walkę z Aleksandrem Powietkinem. Na zakończenie jeszcze słówko na temat nowego pomysłu platformy Thriller, która miała podbijać świat boksu zawodowego. No, różnie to ostatnio wychodzi. Teraz wpadli na pomysł, żeby zorganizować galę takiego, no, nie wiem, nowego rodzaju sportów walki. Nowe zasady w każdym razie. Ma to nosić nazwę Triad Combat i to ma być takie poplątanie boksu z MMA. Walki mają się odbywać w ringu o kształcie trójkąta. Trójkątny ring, rundy dwuminutowe, małe rękawice, takie jak do MMA, takie, żeby można było rywala chwycić. Będzie można chwytać za kark, będzie można go obejmować i naciągać na ciosy, natomiast nie będzie można powalać do parteru, nie będzie można kopać, po prostu uderzanie plus chwytanie rywala, rundy dwuminutowe, różna liczba rund w zależności od stawki. Tutaj w main evencie będziemy mieli starcie, uwaga, Kubrata Pulewa, czyli byłego pretendenta do mistrzowskich pasów wagi ciężkiej, z Frankiem Mirem, czyli z byłym czempionem federacji UFC. I oni się zmierzą na dystansie 9 rund właśnie w tym Triad Combat. To wszystko 17 listopada, jak to wypadnie, zobaczymy. No mi się takie kombinacje nie podobają, pewnie znacie moje zdanie na temat różnych innowacji, ja wolę klasykę, jeśli chodzi o takie rzeczy. No ale 17 listopada Kubrat Pulew kontra Frank Mir w trójkątnym ringu. Trójkątny oktagon nie pasuje. W trójkątnym ringu na razie tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, bandziorno. Yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión.